A kiedy przyszli do ogrodu zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: usiądźcie tutaj, a ja tymczasem będę się modlił. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć. Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca. W czasie, kiedy przeżywamy pierwsze dni Wielkiego Postu, razem z Jezusem wchodzimy dzisiaj do ogrodu Getsemani, by razem z uczniami usiąść w pobliżu Niego i towarzyszyć Mu w ciemną noc. Przed chwilą spożyli ostatnią wieczerzę. Jezus łamał chleb i dawał im wino do picia, mówiąc, że to jest Jego ciało i Jego krew, i aby czynili to na Jego pamiątkę. Początkowo pewnie niewiele z tego rozumieli. On, wiedząc, że powoli zbliża się czas, aby oddać swoje życie za nas wszystkich, ustanawia sakrament kapłaństwa i daje nam Eucharystię, dar Jego obecności pośród nas, z którego też nieprzerwanie korzystamy po dziś dzień. Teraz przychodzą do Ogrodu Oliwnego. Pomimo tego, że zapadł zmrok, uczniowie nie opuszczają swego mistrza, ale idą za nim. Musieli czuć się przy nim bezpiecznie. Zresztą nieraz już ratował ich z niebezpieczeństwa. Jak wtedy, gdy płynęli łodzią i zaczęli tonąć, a on w jednej chwili uciszył burzę i zostali ocaleni. Albo wtedy, kiedy ratował innych, rozmnażając chleb, który jadły tysiące, i uzdrawiając z licznych chorób, a nawet wskrzeszając umarłych, jak to zrobił z córką Jaira czy swoim przyjacielem Łazarzem. Jezus dokonał tego wszystkiego na ich oczach. Wiedzą, że jest on kimś niezwykłym i że warto przy nim trwać. Mają świadomość tego, jak wielką wartość ma dla nich obecność mistrza, który jest pośród nich, który wkroczył w ich codzienność i teraz mogą iść przez życie razem z Nim. Jednak powoli zbliża się czas rozstania. Jezus, świadomy swojej misji, że przyszedł, aby dać okup za wielu, wie, że najbliższy czas wcale nie będzie czasem łatwym, że musi podjąć trud męki. Dlatego, gdy tylko przyszli na miejsce, każe im czuwać i modlić się, aby nie ulegli pokusie, i odchodzi nieco na bok, jakby chciał przebywać na osobności z Ojcem. I modli się gorąco o to, aby On dodał mu sił, by mógł wypełnić powierzone mu zadanie. Trudno sobie wyobrazić to, co musiał czuć Jezus, świadomy zbliżającej się męki. Ze słów, jakie wypowiedział, można wywnioskować, że odczuwał lęk, niepokój,
a może i strach. Zresztą jak każdy z nas w obliczu zagrożenia, kiedy obawiamy się o utratę zdrowia lub życia. Ale widzimy też, że Jezus ten lęk przezwycięża. Godzi się na mękę, wiedząc dobrze, że jest ona wolą Ojca. Potrafi się więc Mu podporządkować. Jest posłuszny. Rezygnuje z siebie na rzecz misji, jaką polecił Mu Ojciec. I choć po ludzku zwyczajnie się boi, to w głębi ducha wie, że to ma wielki sens i że warto podjąć ten trud. Może teraz musi cierpieć, ale chce nam przez to pokazać, że prawdziwe szczęście można znaleźć tylko w Bogu i w posłuszeństwie Jego woli. Dlatego godzi się na nią i mówi: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Walczy z pokusą, jaką jest odrzucenie Bożego polecenia, odrzucenie swojego życiowego powołania, misji, z jaką przyszedł na ziemię. Zupełnie inaczej zachowują się Jego uczniowie. Oni, znajdując się niedaleko swojego mistrza w ogrodzie Getsemani, nie tylko się nie modlą, ale śpią. Czują się bezpiecznie. Są spokojni o swój los. Wiedzą, że w pobliżu jest Jezus, ten, który ich wybrał i zaprosił do tego, aby stali się Jego uczniami. Ten sam, który ich uratował, gdy tonęli na jeziorze, który na ich oczach rozmnażał chleb i uzdrawiał z chorób. Czego więc mają się obawiać, skoro ich Pan jest z nimi? Ten sam Jezus, który w obliczu męki przebywał ze swoimi uczniami w Ogrodzie Oliwnym, jest także obecny teraz pośród nas. Tak jak apostołowie byli obok, gdy On rozmawiał z Ojcem, tak też i my jesteśmy w Jego obecności. Niemalże na odległość rzutu kamieniem. I wreszcie tak jak do nich Jezus skierował wezwanie do czuwania, tak dzisiejszej niedzieli, w tych pierwszych dniach Wielkiego Postu mówi do nas: czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Módlcie się, abyście umieli odrzucać zło, a czynić dobro. Abyście umieli wybierać pomiędzy grzechem a Bożymi przykazaniami. Abyście umieli zapominać o sobie, by realizować Bożą wolę, którą jest wasze uświęcenie. I własnym przykładem pokazuje nam, jak wielką wartość ma gotowość do pełnienia Bożej woli. Że Pan Bóg ma wobec nas plan i określone zadanie. Przygotował dla każdego z nas drogę, którą trzeba podjąć. Nieraz pomimo trudu i zniechęcenia, bo to jest właśnie droga naszego uświęcenia. Jest taka legenda, historia trzech szlachetnych drzew. Dębów, które powoli rosły i każde z nich miało inne plany co do swojej przyszłości. Pierwsze miało pragnienie, aby posłużyć jako materiał na piękny, ozdobny kredens. Inne chciało, aby kiedyś, kiedy będzie już wystarczająco duże, zrobiono z niego żaglowiec, jakiego jeszcze świat nie widział. A jeszcze inne rosło, zasadzone i czekało, kiedy będzie mogło posłużyć za szubienicę. Te plany się jednak nie spełniły. Z pierwszego zamiast pięknego kredensu wykonano żłób do karmienia bydła, w którym później urodził się Jezus. Drugie zamiast okrętem stało się zwykłą rybacką łodzią, z której On pewnego dnia wyszedł, aby nauczać. Z trzeciego zamiast szubienicy zrobiono krzyż, na którym umarł Zbawiciel świata. To tylko legenda. Być może słyszeliśmy ją już wielokrotnie. Ale pokazuje nam pewną prawdę. Nie zawsze jest tak, że nasze plany zgadzają się z tym, czego oczekuje od nas Bóg.
ale posłuszeństwo Jego woli i współpraca z łaską może sprawić, że nasze życie nabierze głębszego sensu. Jezus daje nam dzisiaj jeszcze jedną bardzo ważną wskazówkę, że na drodze przez życie, aby się nie pogubić, nie zejść na niewłaściwe tory, konieczna jest modlitwa. To ona pomaga nam rozeznać właściwą drogę. Tą, którą przygotował dla mnie Bóg. Drogę wiodącą do prawdziwego szczęścia, jakim jest nasze uświęcenie, a w konsekwencji zbawienie. Czuwajmy więc i módlmy się, aby przeżywany przez nas Wielki Post nie był dla nas czasem straconym. Byśmy go nie przespali, tak jak apostołowie w Ogrodzie Oliwnym, ale niech to będzie czas, w którym każdy z nas usłyszy Boży głos. Głos, który podpowie nam, jaką drogą najlepiej dojść do celu. Ale trzeba przy tym pamiętać, że na pewno będzie to droga wiodąca przez krzyż. A więc droga trudna, co nie oznacza, że niemożliwa do pokonania.